Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Gabriela Łęcka. Od wielu lat prowadzę spotkania Klubu Podróżnika Miejskiego Domu Kultury Koszutka w Katowicach. No cóż, nie ukrywam, sama jestem pasjonatką podróży. I to każdej, nawet do najbliższego miasta. Dziś opowiem Państwu o jednej z moich nieco dalszych wypraw do Norwegii, zwanej także krainą fiordów. No właśnie, od razu pojawia się pewna wątpliwość. Czy jechać latem na północ? Bo nie brzmi przecież jakoś specjalnie atrakcyjnie, prawda? Już od deszczowej jesieni marzymy wszyscy o słońcu, a na północy wiadomo. Ale gdy od wielu znajomych usłyszałam, że bardzo chętnie powrócą nad norweskie fiordy, postanowiłam sprawdzić, o co chodzi. Co z tego wynikło? Zapraszam w wirtualną podróż na piękną północ Europy. Oprócz mojej opowieści zobaczycie Państwo zdjęcia oraz fragmenty filmu, który nakręciłam w Norwegii. I nie tylko o widoki zapierające w piersiach tu chodzi. Norwegia nie jest dla nas pustym słowem. Wszyscy słyszeliśmy o wikingach, zapewne części z Państwa obiło się co nieco o trollach. Oczywiście nie tych internetowych, ale tych, które znajdziemy w starych norweskich baśniach, a także w każdym sklepie z pamiątkami tego kraju. Wikingów można zobaczyć w znanym telewizyjnym serialu, ale proszę Państwa, czy można wierzyć w trolle? No cóż, podobno żaden Norweg nie wierzy w trolle, jednak wszyscy wiedzą, że trolle istnieją. Opowiem dziś o moich własnych norweskich poszukiwaniach, nie tylko troli zresztą, bo z jednym niezwykle sympatycznym trolem wróciłam do domu. Oto on. A teraz po kolei. Jak najlepiej zaplanować podróż? Przed pandemią były nawet tanie loty, bodaj do Oslo i Bergen. Do Bergen nawet zdaje się z Katowic. Zaprzyjaźniony podróżnik pojechał z żoną kamperem, żeby było taniej, bo wiadomo, Norwegia to jeden z najdroższych krajów Europy. Moja przyjaciółka wybrała wycieczkę z jednym z biur podróży. Zaoferowało przelot do Oslo, a następnie męczącą, tak zwaną objazdówkę autokarem. Ale jest też sposób dla wygodnych. Podróż statkiem. Bo Norwegię można zwiedzać na dwa sposoby. Lądem i morzem. W moim przypadku był to rejs statkiem z niemieckiego Rostocku wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii. I od razu zastrzeżenie. Możemy sobie wybrać trasę takiej morskiej wycieczki, ale nawet gdy już mamy zaplanowany rejs, to i tak musimy liczyć się z tym, że otrzymamy informacje. W zależności od warunków pogodowych na morzu, kapitan może podjąć decyzję o zmianie trasy lub niezawijaniu do któregoś z portów wymienionych w programie. To oczywiście cytat z tego, co kapitan nam daje jako informację. Moja wycieczka odbyła się na szczęście bez takich przykrych niespodzianek jak burza na morzu. Po nocnym rejsie z Rostocku i całym kolejnym dniu na morzu statek zawinął następnego poranka do portu w Haugesund. Leżącego między ujściem do morza dwóch fiordów, Lysefjorden i Hardangerfjorden. O ile dobrze wymawiam. Proszę Państwa, niektórych słów się nauczyłam, jak je wymawiać, więc wiem, że na przykład pisze się flam, mówi się flom, ale części wymowy nie jestem pewna, za co od razu przepraszam. Haugesund okazało się niezwykle urokliwym miasteczkiem. Ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, że to właśnie w tych okolicach, na wyspie Karmøy, ma swój początek historia Norwegii. Tu, w Alvansnes, miał swoją siedzibę król wikingów, Harald Pięknowłosy, władca, który zjednoczył Norwegię. Haugesund stanowiło kiedyś centrum szkutnictwa i połowu śledzia, ale z czasem ryby zaczęły znikać z okolicznych wód i miasto zaczęło zajmować się przemysłem związanym z wydobyciem ropy naftowej. Ale turysta może zobaczyć tu także piękną katedrę i ratusz, a ja spotkałam w Haugesund swojego pierwszego trolla. I potem następnych. Warto też wiedzieć, że właśnie w Haugesund urodził się ojciec słynnej aktorki. Został piekarzem, ale postanowił szukać lepszego życia w Stanach Zjednoczonych.
Nazywał się Edward Mortenson i był ojcem Marilyn Monroe. Dziś przy nabrzeżu stoi jej pomnik. Zobaczycie go Państwo za chwilę. A na jednej z kolejnych fotografii zobaczą Państwo mnie. W norweskim stroju, a raczej jego tekturowej atrapie, bo każde miasto szczyci się takim własnym strojem, który nazywa się tu bunad. Wkłada się taki prawdziwy strój na różne uroczyste okazje i to podobno nie tylko z narodowej dumy, ale i zmysłu praktycznego. Jego krój nigdy nie wychodzi z mody. Jak widać na zdjęciach, miasteczko jest naprawdę urocze. Ale przez pierwsze pół godziny. Bo pomimo, że był początek sierpnia, dzień był słoneczny, to nagle zachmurzyło się i spadł ulewny deszcz. Może jak nigdzie indziej, tu każdy wam powie, że nie ma złej pogody, a tylko nieodpowiednie ubrania. I to był pierwszy, nie ostatni raz, gdy pożałowałam, że nie zabrałam ze sobą gumowców. No i miło było wrócić na statek. W kolejny dzień statek zawinął do portu w Stavanger. W przewodnikach można przeczytać, że to norweska stolica ropy naftowej. Ale Stavanger to nie tylko przemysł. Zobaczycie Państwo zaraz na zdjęciach urzekającą starówkę z białymi drewnianymi domkami, z mini ogródkami, pełnymi kwiatów i brukowanymi uliczkami, które wspinają się po pagórkach miasta. Można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się tu na przełomie XVIII i XIX wieku. Całości dopełnia znajdująca się na głównym placu miasta, zbudowana z szarego kamienia, najstarsza norweska katedra, Stavanger Domkirke oraz barwne centrum. A ja znalazłam i sfilmowałam także miejscowy Dom Kultury. Okolice Stavanger to przede wszystkim nadmorskie klify i fiordy oraz najbardziej znany w Norwegii punkt widokowy Preikestolen. Jest to wysoki na ponad 600 metrów granitowy klif, wyrastający stromo w górę z wód Lyserfjordu, na którym znajduje się półka skalna Preikestolen, czyli Ambona, tłumaczymy, ze spektakularną panoramą na fiord. Preikestolen to niewątpliwie największa atrakcja turystyczna regionu. Nie przypadkiem znajomi prosili właśnie o kartkę z tym widokiem. Bo ta półka skalna to jakby coś, co wisi nad taflą fiordu, a ma powierzchnię około 25 na 25 metrów. Niestety ładnie wygląda, ale bywa tak zatłoczona, że w czasie mojego pobytu mówiło się o nowych pęknięciach w jej podstawie i obawach, czy będzie można nadal po niej się przechadzać. Na moim filmie widzicie Państwo ją z dołu. Trudno nawet sobie wyobrazić, czy to jest ten, czy tamten fragment. Zobaczycie to Państwo za chwilkę sami. Samo Stavanger to tętniące życiem miasto, które niegdyś słynęło z produkcji konserw rybnych. Można tu nawet odwiedzić dosyć specyficzne muzeum, Muzeum Konserw. Za chwilę zobaczycie Państwo moją podróż w głąb Lyserfjordu. Jego nazwa oznacza jasny fiord, a to z powodu jasno zabarwionych skał. Lyserfjord ma aż 42 kilometry, ale nasz stateczek wycieczkowy wpłynął tylko do 15 kilometra. Powiedziałam stateczek, bo tylko małe jednostki mogą się tam zapuszczać i dlatego trzeba było się na taki właśnie mniejszy stateczek przesiąść. Nie mówiłam o tym wcześniej, bo chyba wszyscy wiemy, jak wygląda fiord, ale może warto wspomnieć, że słowo fjoror oznacza dosłownie przeprawiać się na drugą stronę. Wikipedia podaje, że fiord to, tu cytuję, rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych. Na zdjęciach, które robiłam podczas rejsu, zobaczyliście Państwo urocze domy, domki, rezydencje na wybrzeżu i w górach. Co weekend tysiące Norwegów wyrusza w drogę, by spędzić czas w rodzinnej chacie i rozkoszować się pięknej przyrody. Kiedyś nie doprowadzano do nich prądu elektrycznego,
Za to obecnie mają podobno nawet ogrzewanie podłogowe i telewizję satelitarną. Szóstego dnia rano statek przypłynął do portu Feithfjord. Region oferuje ogrom atrakcji. Jedną z nich jest prawie 200-metrowy wodospad. Jego nazwę, wybaczcie Państwo, nie wymówię, do którego można wjechać ciuchcocią turystyczną, a pokonuje na całej trasie aż 500 metrów różnicy wysokości. Niestety podczas naszego rejsu było za mało czasu na taką eskapadę, ale za to zobaczycie Państwo na zdjęciach, jak miły może być spacer w tej okolicy. Kolejnego ranka statek przypłynął do portu w Ålesund. Stąd można było się wybrać na tak zwaną drogę troli, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy tyle, co drabina troli. To niezwykle efektowna droga górska. Mówi się, że to inżynieryjne arcydzieło. Bo uwaga, z 11 spiralnymi zakrętami pod kątem 180 stopni. Cóż, szosa z 11 ostrymi zakrętami z góry może przypominać drabinę, prawda? I znów uwaga, droga biegnie po wznoszącej się stromo ścianie na wysokość 850 metrów nad poziomem morza. Budowano ją 8 lat i została otwarta w lipcu 1936 roku przez króla Hakona VII. Tu także można zobaczyć jeszcze inną atrakcję. Jedyny na świecie znak drogowy, uwaga, trolle. Gdy jedziemy drogą troli, góry wyglądają doprawdy imponująco, ale trzeba wiedzieć, że najwyższy szczyt Norwegii wznosi się na 2469 metrów nad poziomem morza, czyli jest nieco niższy niż nasze rysy, które mają, przypomnę, 2499 metrów. Naukowcy twierdzą, że to lodowce zgniotły tutejsze bardzo wysokie góry. Gdyby nie okres zlodowocenia, to góry wznosiłyby się ponoć na wysokości takie jak w Himalajach. Poza tym warto wiedzieć, że choć powierzchnia Norwegii jest tylko nieco większa niż Polski, to gęstość zaludnienia w Norwegii to zaledwie 13 osób na kilometr kwadratowy. A u nas, według ostatnich dostępnych danych, mamy 124 osoby na kilometr kwadratowy. No, innymi słowy, Polska jest 8 razy gęściej zaludniona. Samo Ålesund jest idealnym przykładem na to, jak niewielka wioska rybacka ewoluowała do około 40-tysięcznego miasta, które stało się jednym z głównych ośrodków rybołówstwa w Norwegii. Miasto, które doszczętnie spłonęło w 1904 roku, zostało odbudowane w stylu secesyjnym, w scenerii fiordów i typowo norweskiego krajobrazu. Pewnie dlatego tutejsza niezwykle urokliwa architektura przyciąga turystów nie tylko z całej Europy. Kolejnego ranka statek przypłynął do niewielkiej miejscowości Flom, położonej w dolinie wśród gór na końcu Aurlusandfjord, jednego z odgałęzi Zonefjordu. Nazwę miejscowości można przetłumaczyć jako mała osada wśród stromych gór. Warto z pewnością w tym miejscu powiedzieć, że Zonefjord jest najdłuższym i zarazem najgłębszym fiordem, bo liczy, uwaga, 204 km długości i ponad 1300 metrów głębokości. No i trzeba chyba jeszcze dodać, że gdy idzie o fiordy, to tylko norweskie fiordy zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. We Flom krajobraz także robi wrażenie. Gdy tam dopłynęliśmy, mgły osnuwały góry, aż chciało się robić zdjęcia. Ale znów ulewny deszcz nie zachęcał do zejścia na ląd. Dopiero po południu się rozpogodziło i wtedy tylko zobaczyłam stację słynnej kolejki Flomsbana, której pociągi muszą pokonać 20 km i 863 metry różnicy wysokości, żeby dotrzeć do ostatniej stacji na swojej trasie. W miasteczku zrobiłam drobne zakupy, jak kubek z reniferem, bo choć Norwegia słynie z wyjątkowej jakości swetrów, to nawet te najtańsze skutecznie odstraszają cenami. Nie chcecie Państwo słyszeć, ile kosztowały. Ostatni dzień na naszej trasie
to było Bergen. Drugie co do wielkości miasto Norwegii, zwane także bramą do fiordów. Krajobraz Bergen tworzą domki, jakby przytulone do siedmiu wzgórz otaczających miasto. Inne ważne atrakcje miasta to hanseatyckie nabrzeże i targ rybny. Trzeba wiedzieć, że Bergen to dawne miasto kupieckie, położone nad zatoką między siedmioma wzgórzami, które dziś rozrasta się na okoliczne wyspy i cyple. Główne atrakcje turystyczne symbolicznej stolicy norweskich fiordów usytuowane są wokół zatoki Wogen. Od północy rozlokowana jest zabytkowa, wpisana na listę UNESCO dzielnica Bryggen, czyli wybudowane jeden przy drugim kolorowe drewniane domy kupców hanseatyckich, zwrócone fasadami ku zatoce. Praktycznie od XIV wieku cała dzielnica znajdowała się w rękach Hanzy, która wiodła tu prym do 1764 roku, bo to wtedy ostatni północno-niemieccy kupcy opuścili miasto. W wąziutkich pasażach między nimi znajdziemy sklepy, bary i restauracje. Nieopodal wznoszą się romański kościół mariacki i duża twierdza Bergenhus oraz najsłynniejszy w Norwegii targ rybny ze świeżymi śledziami, łososiami, krewetkami, krabami, homarami i innymi owocami morza, których można tam popróbować, a zobaczycie to Państwo zaraz na zdjęciach. Sporą atrakcją okazała się też jazda kolejką na wzgórze Floyen, też o ile dobrze to wymawiam, żeby zobaczyć panoramę miasta. I znowu, proszę Państwa, znajomi przestrzegali. W Bergen prawie zawsze pada deszcz. Według badań pada tu 250 dni w roku. I dlatego Bergen ktoś kiedyś nadał tytuł deszczowego miasta. Ale my, jak nam się wydawało, był sierpień, mieliśmy szczęście. Bergen powitało nas słońcem. Ponieważ w Bergen kończyła się nasza podróż, po zwiedzeniu miasta czekał nas już tylko lot do domu. Bagaże zostawiliśmy w autokarze. No i w tym niestety parasol. Na jednym z zdjęć zobaczycie Państwo za chwilę, jak obejmuje mnie największy troll, jakiego spotkałam. Ale minę mam tam opłakaną, kaptur na głowie. Byłam już nieźle przemoknięta. No właśnie, różnie mówią, ale najczęściej, że norweski troll jest, uwaga, tu cytat, duży i silny, nie bardzo inteligentny, ale taki, który nigdy nie daruje krzywdy, oszustwa i mści się. Kto pomimo wszystkich zdjęć i usłyszanych faktów sądzi, że troli nie ma, powinien obejrzeć film Łowca Troli, który jest parodią filmów dokumentalnych. Mówiąc najkrócej, i śmieszno, i straszno tam. Warto też chyba jeszcze wiedzieć, że w Bergen można odwiedzić sklep bożonarodzeniowy, który jest otwarty przez cały rok. Też go za chwilkę Państwo będziecie mogli zobaczyć. Tak, bo proszę Państwa, wszyscy lubimy ten grudniowy, świąteczny czas. No może z wyjątkiem tego, że już po 16 zaczyna się u nas w Polsce ściemniać. Gdy byłam w Norwegii, to jeszcze o 22 było jasno jak w dzień. Już na wysokości Bergen występują tak zwane białe noce, czyli słońce zachodzi około 23 i noc trwa do 3 nad ranem. A już absolutnym fenomenem jest dzień polarny, polegający na tym, że słońce nigdy nie zachodzi. Tak jest na dalekiej północy, w okolicach Nordkap, ale tam nie udało mi się dotrzeć. Może kiedyś. I jeszcze mały bonus, dodatek. Jedna z bardzo wielu żartobliwych uwag o Norwegii z przewodnika ksenofoba Norwegowie autorstwa Dana Elloway'a, brytyjskiego pisarza, który mieszka w Norwegii. Pisze on tak. Każdy Norweg, aby zademonstrować światu, że zdecydowanie nie jest Szwedem, w każdej chwili ma na sobie element ubioru opatrzony norweską flagą. I to nie jest żart, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić, że czapka, którą kupiłam mężowi, ma norweską flagę, a jakże. A poza tym, coś pewnie jest w takim stereotypowym podejściu, kto skąd jest. Wiele razy mi się zdarzyło na wakacjach za granicą
zaprzeczać, że nie jestem Rosjanką. A mojego męża zapytano kiedyś, czy jest Grekiem. I do dziś go to bawi. Ba, napisał nawet ostatnio książkę o Tukidydesie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania.